rozpoczęło się. To jak się rozpoczęło, to witam wszystkich. Dzisiaj live'ik z FIFA 18. Pokażę wszystkim moje stilo na karierze menadżera. Proszę ja was. Z tego względu, że jestem hardkorowym PS-owcem, czyli Pro Evolution Soccer, zabrała do reszty. Przeciszymy sobie konfigurację w ogóle i wyciszymy tego beznadziejnego komentatora. A, i jeszcze sobie składy uaktualnimy. Znaczy ja to u siebie mam... Pokażę wam. O, zawodowiec, widzicie. Nie idę na łatwiznę. Uczę się. Komentarz wyłączymy. Odgłos z trybun damy na jedynkę i efekty dźwiękowe będą też. Muzykę wyłączymy, żeby było mnie słychać elegancko. I jest. Chlast, chlast. Nie. Następny, kontynuuj karierę. Oczywiście Chelsea Londyn. Fanatyk Chelsea Londyn. I tak. Pokażę może wam zespół swój, który się różni znacząco od startowego. Kupiliśmy Gabriela Jesusa za dosyć wysokie pieniądze, ale za tego pana to wypierdoliliśmy kosmiczne pieniądze, chociaż nie tyle co za Neymara, a uważam, że De Bruyne jest lepszy. Kyliana Mbappé, Charlie Musonda, to wiadomo, to wychowanek Chelsea. Ten pan co chwilę jest niezadowolony, że chociaż jeden mecz na ławie. Alexis Sanchez też za darmo pozyskany, ponieważ kończy mu się kontrakt z Arsenalem i pozyskałem go za darmo. Tu mamy Kurta Zume, Loftusa Cheeka, masz niestety Azpilicueta, jest kontuzjowany, Angdzban ma fatalną formę, kupiony przeze mnie bramkarz Uzoho, który jest perełką. No i gram takim ustawieniem. Edzio sobie w tym meczu odpoczywa. I tak gramy. Charlie Musonda, prawy pomocnik, więc... Tak, Kevin, N'Golo Kante, Marcosa Alonso. A, i jeszcze Alexandro kupiłem sobie. No i tak to wygląda, moi drodzy. Ty, czy chcesz nadpisać? Tak. No i zaczniemy, gramy w Emirates FA Cup. Tak, czyli na Emirates FA Cup i innych pucharach broni u mnie pan Uzoho i staram się innym graczom dawać, że tak powiem, nie z podstawowej jedenastki szanse gry. Na przykład, chociaż Kurt Zuma, ach, damy Kurtowi dany drink water. Może Loftus Cheeka wrzucimy. Kurtua pogrzeje ławę dzisiaj, ale kogo tu możemy? Miazgę? Nie. Tylon Crossdale też nie. O, Hudson Odoi. Wiemy, że teraz Antonio korzysta z niego dosyć często, więc pach. Znaczy często, no. W pucharach. No to zamiast N'Golo, on sobie wystąpi w podstawowym składzie. Christensen zmęczony, ale będzie grał, bo się domaga gry. Jest niezadowolony, chociaż gra praktycznie w każdym meczu. Jak jest mocno wyeksploatowany, chce dać mu odpocząć, to i tak ma pretensje, więc... Nasz kolega gra aż do śmierci, że tak powiem. Już raz miał kontuzję, ale jak chce, to ma. Pobawimy się trochę obroną. Ble, ble, ble. Aleksandro, pięknie. O, dobra, pominiemy. Dobra.
Czekamy sobie, zobaczymy składy. Jak to wygląda? Kurczę, przepraszam was na chwilę, ale muszę przestawić sobie jedną bardzo ważną rzecz. O, o to chodzi. O to chodzi. Kurde, mam nadzieję, że mnie słyszeliście. Bo się mocno produkowałem, a miałem źle przestawione. Jak widzicie, Kilian. Kilian jest. To jest mój trener. Nie wiem, dlaczego tak wygląda. Nie pamiętam, żebym go tak ustawiał. Ale okej. To jest mój team. Dobra, żeby dłużej nie przedłużać, Swindon Town, myślę, że nie będzie problemu z nimi. Jest już, Kilian przedłuża piłę do Kevina, Kevin leci. O, za bardzo się zapędziłem. No i faul. No i kurwa faul, no. Śmiech na sali. Pany. Może mnie trochę presja zżerać na początku. Ale zaraz się wszystko ukształtuje. A właśnie, taktyki sobie nie zmieniliśmy. Więc zrobimy to teraz. Ciach, ciach, ajajaj. To jest właśnie. Ale Charlie Musonda Junior jest i Kevin. Kevin. Ach, nie zrozumiał się. Jak na razie to moje stilo. Jest bardzo cienkie. Ale Christensen na posterunku. Do Hudson Odoi. Pozwólcie sobie, że będę trochę komentował nasz meczyk, skoro nie mamy tych. O, i nie ma faulu. Chyba na piłkę było. Dobra. Zaczynamy kontrę. Ruben Loftus-Cheek. Lecimy. O. Dalej popełniam te same błędy, tak jak już mówiłem, ja jestem PS-owcem i dopiero się FIFA uczę. Osiemnastka mnie zachwyciła swoim feelingiem gry. To jest mój drugi sezon, ale muszę się przyznać, że wcześniejszy sezon grałem na łatwiejszym poziomie, ale zakupiłem taką pakę teraz mocną, że już musiałem dać wyższy poziom, bo było za łatwo dosyć. Ach, tutaj ładnie bramkarz wybronił. Kurde, no, te zagrywki czasem na dojście są nie takie, jak być powinny. Jeszcze mam trochę ułatwienie, bo o, co to było? Co to było, panie? Ułatwienie mam, w sensie ułatwienie podań, strzałów, a i tak nie zawsze podaję, jakbym sobie tego życzył.
Być może z tego względu, że mój joystick jest trochę już wyeksploatowany. No, kurde. Też to podanie tak. Ale tutaj Charlie, Gabriel Jesus, proszę, wkręca w ziemię obrońców. Ajajaj, za dużo, panie. Dobra, Charlie, dałeś się wyjebać jak nie powiem co. No nie wierzę, że to był faul, no. No, to woła o pomstę do nieba, normalnie. O pomstę do nieba. Jeszcze karny. Oh my godness. Będzie w lewo. A czemu się nie rzuciłeś, stary? Przecież mówiłem, że będzie w lewo. No nie wierzę. Kurwa. Czemu żeś się kurwa nie rzucił, pajacu? No. I wychodzę na głupka, kurwa, no. Dobra, odrobimy. Tylko trzeba się skupić. Charlie, dawaj na skrzydło. Lecisz. Nadrób prędkością. Puf, wrzuta. Ajajaj, dobra, Dawide. Próbuję sobie klarowne miejsce znaleźć do oddania strzału. Pięknie, Kevin. No i teraz i z pierwszej. O, ale mnie wydziubał. Kilian niewidoczny w tym meczu. I uderz! Aj, supek! Panie i panowie, Dawide, musisz teraz walczyć o piłkę. Kurwa, że tam był karny w ogóle i że się nie rzucił, to jest z jakiejś kpiny w ogóle, nie? Że ja jak przegram z jakimś Swedą, to przecież kurwa, no. Nie wierzę, nie wierzę. Francis Uzoho, to młodzik kupiony. Go kupowałem niecały sezon temu, to statystyki 70 albo 69 bodajże. Już ma 81. Ma 20 lat bodajże. Dobra, trzeba będzie zmiany dokonać, bo to kurwo tak być nie będzie, no. Za Charlie'ego wrzucimy świetnie spisującego się ostatnio Alexisa. Tutaj, no niestety tu musi wpaść Marcos. No i na razie tyle zostawimy. Oczywiście zapraszam wszystkich do gry. O, i tu już mi zmianę proponuje Christensena za Dawida. No zmienimy, no trzecia zmiana w 48. No i tyle, tak będziemy kończyć mecz, damy radę. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Wszystkich, ale to wszystkich, nawet turbo kurwa kozaków, zapraszam do rozgrywania meczy razem ze mną, do wspólnej zabawy w tryb fut. Zacznę dopiero się bawić. Ajajaj, ale żem to spierdolił. Ale Aleksi, w tryb fut będę dopiero zaczynał się bawić. Tryb gwiazdy tam już mam zaczętą. Tą gwiazdę, ale pięknie przeszedł to Gabriel. Aj, no i nie wychodzą, nic nie wychodzi w tym meczu. Ale mam wykupione powtórki, nie pozwolę, żebym przegrał w tym meczu, no.
Więc powtórzymy sobie najwyżej ten mecz, no co? I zagramy go od nowa. To jest to, bo streamuję i się nie mogę się skupić. Nie będę w sumie kurwa zwalał na streama. No dawaj, że... Jest jeszcze szansa na wygranie tego meczu. Pięknie, Aleksia. No. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi. Ale się, Kevin, dałeś wyjebać. Dobra. No nie, nie wierzę, panowie. Musi być super ofensywny. Wytyczne macie takie... Dawide, żółta kartka. Wytyczne macie takie, że macie do przodu grać, a nic na pozycję się nie wystawiacie. Jeszcze nie umiem tych takich taktycznych zagrywek do końca. Dlatego bym chętnie z kimś pograł, który by mnie trochę poduczył. Ach, piłka piękna do Kevina, ale za bardzo. Był na lewej stronie Kilian. Ale piękna bramka. Kurwa mać, no to coś majsterszy. Gabriel Jesus. Świetny piłkarz, naprawdę. Świetnie mi się nim gra. Zobaczmy sobie to w powtórce. Alexis to już ma tyle asyst naciukane. Ach, pięknie. Techniczny strzał. Zobaczmy to z bliska. Bardzo ładnie. I mamy wyrównanie wyniku i teraz idziemy po zwycięstwo. Idziemy po zwycięstwo. Tak jak wczoraj Real z PSG. Tylko że karny to był w drugą stronę. No ale dobra. Nie czepiając się szczegółów, piła do Gabriela. Lecimy na lewo. Mamy tam... Ajajaj, szybka kontra. Dwa szybkie strzały. I pięknie Kevin De Bruyne. No... 185 milionów papieru zapłaciłem za tego pana, ale naprawdę się opłacało. Szkoda, że Mourinho się go pozbył. No ale cóż. Ale cóż. Teraz tylko nie dać sobie wpierdolić, to teraz możemy sobie dać na zrównoważony. Trzeba w defensywie grać odpowiedzialnie. No nie wierzę, że drugi karny. I to ten sam koleś. Kto to jest? Ruben? Nie, chyba ten Hudson-Odoi. Noż kurwa, drugi karny. No przecież to są jaja, panowie. Panie i panowie, no. Gdzie będziesz, panie, strzelał? W lewo znowu. No i znowu się nie rzucił. Ja nie wiem, kurwa, którym przyciskiem się tu rzuca, no. Zaczynam się wkurwiać i to dosyć mocno, bo bym wybronił te dwa karne, tylko muszę w sterowaniu sobie zobaczyć, kurwa, jak się broni karne, bo przecież wiem, że się rzucałem przecież, jak broniłem te karne. Zły jestem, bardzo mocno jestem zły. No i znowu trzeba gonić wynik, no. Drugi karny, znowu ten sam pajac. Kto to został tam z tyłu? No Loftus-Cheek, no kurwa, no. Panie, zawinąłeś przy dwóch karnych, no. Dałem ci szansę, a ty się tak odwdzięczasz. No stary, no. Nie na tej pozycji, ty powinieneś grać na tej pozycji, co Kevin. Raczej tak, powinniśmy was cofnąć.
Kevinuszku, na liże podeszwę, no ale dobra, no. Może się odpłacisz z przodu. Odbierają mi piłkę jak dziecku. Przecież jak mi wjebią na 3-2, to normalnie to będzie wstyd i hańba i moja porażka osobista, że ze Swedon, nie wiem na jakim oni chyba w Championship grają, a jak niżej to już w ogóle. Dobrze. Łaptam piłę, Kilian. I lecisz. Twoja szybkość. Ciach. I wrzutka. Ale do kogo, kurwa? Nie mogę. Ach, tam się od Dawida odbiło i będzie kolejny rożny. A czas ucieka, no. W sumie cóż, no remis może zostać, bo będzie rewanż, prawda? Ale to i tak jest hańbiący wynik, no. Ale to odzwierciedla nawet ostatnie mecze Chelsea. Aj! Było blisko, było blisko. Skup się, Bubu. Bo to... No, kurwa nie, Loftus Cheek. No już na tym zawodowcu się ciężko gra, no. Dwa karne z dupy w ogóle, no i dziękuję. No i takim sposobem mamy oto remis. Gabriel Jesus. Najlepsze jest to, że oni mieli lepsze statystyki strzałowe, więcej przejęć, celność strzałów lepsza, tylko z dokładnością podań u mnie lepiej. Gabriel Jesus, człowiek meczu, Kevin i Alexis jeszcze dobre, ale że Ruben Loftus-Cheek ma ocenę 7-0, no najsłabszą razem z Zapakostą. Ale Charlie Musonda miał gorsze. Dla mnie Loftus-Cheek to powinien mieć szóstkę. Mógłbym mecz od nowa, ale będziemy mieli rewanż, więc biuro. Co tam się dzieje? Konferencja prasowa. Koniec zawieszenia. O, Azpilicueta już nie jest. Złożyli mi śmieszną ofertę za Cezara. No, Marcos mi dziękuję, bo w ogóle chciałem go wypierdolić z drużyny, ale znalazłem dla niego nowe powołanie. To jest mój trening. Christensen, tutaj mu panowanie nad piłką, dribbling, bla bla bla, poprawiam. Kurta, Kiliana i tych dżentelmenów oto trenujemy. Symulacja, bo nie chce mi się trenować. Pach, CAADB. Podskoczyło, podskoczyło. Dobrze jest. Teraz Carabao Cup. O, Alonso nie spodziewał się. Też lubię sobie tutaj czytać. Chelsea od razu lepsi, kiedy wrócił Christensen. No kurwa, nie wiem, no. Lubię też to, w PS-ie nie ma czegoś takiego. Brakuje tylko w FIFA moim zdaniem tego, iż nie ma licencji na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Ale tak, to jest ogólnie wszystko. No teraz PS-a bije na głowę, no naprawdę. Chociaż pod względem rozgrywki PS nadal jest świetny, ale jeśli chodzi o całą tą otoczkę, transfery i wszystko inne, rozwój piłkarzy, rozmowa z zawodnikami, to naprawdę starają się. Nagroda z Tury Finlandii. Trenowałem Brazylię, ale specjalnie odrzuciłem
Znaczy, grałem cały czas na symulacji, żeby mnie wyjebali w końcu, bo chcę być Polski. Polski jeszcze raz i już mi Hiszpania, Francja, wszystkie najpotężniejsze nacje świata składały propozycje i wszystkie odrzucam i czekam cały czas na propozycje od PZPN-u. No i PZPN mnie nie chce. Thibaut Courtois, Lazardis, raport miesięczny. A, to są właśnie ci ziomkowie, których potencjał ma słaby, słaby. Chociaż ten miał. Ale co to jest? Jaką masz pozycję? Aha. Dobra. Potencjał słaby. No najlepszy ma ten Patrick Krause. I on może tak grać. Wzrost 1,75 m, lewa noga, 16 lat. Ten też w sumie. Ale z nim podpiszemy kontrakt. Tak, to jest ważne, żeby podpisywać z młodzikami kontrakty. Tutaj jest jeszcze jakiś raport. Z Brazylii. O, bramkarz. Bramkarza mam, więc mi niepotrzebny. Ten koleżka ma bardzo dobry potencjał. Tych dwóch mnie interesuje. Z nim podpiszemy kontrakt. Dobra. Konferencja prasowa. Sugestie ma Tibo. No tak, no tylko że to chyba, no ale jak już masz sugestie, to już cię zmienimy, panie. Ty, koleżko, mi się naraziłeś, więc tu za Kiliana, tu trzeba będzie wytoczyć już ciężkie działa, panie. Kurwa, nie to. No właśnie, widzicie, co się dzieje z moim padem. Cezar wraca. Cezar wraca. Zapisujemy szybkie zmiany, bla bla bla. Ciach. Ciach. To Carabao Cup. A, to ja w poprzednim meczu musiałem rozbić tamtych i przeszedłem dalej, tak czy siak. O, Ciro Immobile zdobyty przez klub Liverpool. Bailey za 48 milionów do Juventusu. Widzicie, jakie świetne ciekawostki ze świata piłki nożnej. Wilfried Zaha do Bayernu za 65 milionów niecałych. No i takie tam. Gramy mecz to ze Spurs. Bardzo poważny sprawdzian przede mną. Davide Zappacosta. Ale Cezar jest zmęczony, kurde. W drugiej połowie najwyżej go zmienimy. Aleksandro też. No i tak na razie jest. Zrobimy tak. Alonso bardziej do przodu. No i zaczynamy. Zaczynamy. To sobie pominiemy.
Widzieliśmy dwie gwiazdy obu zespołów i lecimy. Ustawiamy szybko taktykę i lecimy. O, nie wyszedł nam ten dribbling. Z Tottenhamem to już tu będzie ciężej. Trzeba będzie się postarać i skupić. No i oni mnie tu kopią i nie ma faulu. Za mocno, kurwa. Sorry. Ale piła. No, a kurwa, spalony chyba. Ale kupa. A taka akcja. No, niestety spalony. N'Golo skrzydłem akcję zaczyna. Ale Edzio, ajajaj, chciałem firmóweczkę wam moją pokazać. Edziem, ale nie pykło. Może teraz. I pykuś, no oczywiście. Edzio to Edzio. To jest gość. To jest niekwestionowana gwiazda tego zespołu. Popatrzmy, jak pięknie tutaj przedryblował. Pięknym technicznym strzałem w okienko. I mamy 1-0. Trener Kogutów wkurwiony. No ale cóż, nie dziwię mu się. Pięknie. Uspokójmy. Przerzućmy na drugą stronę. Bardzo ładnie. Dawidę do Alexisa. Pięknie. Drink water. Aj. Właśnie, przecież kurwa powinienem się zastawiać. A tak, ale dostał Christian piłę. Ajajaj. A mnie skontrowali, mogłem wyjść wcześniej z bramki. No ale co by było gdyby, babka miała wąsy. No i tak oto szybko pierdolony Eriksen wyrównuje na 1-1. Właśnie to mi się podoba, że już na zawodowcu, co to nie jest najwyższy poziom trudności, jest już trudno, no. Ja nie jestem jakimś wirtuozem, ale staram się, no. Proszę, Eden, co robi? To jest kurwa gość, co zjadł mięso, wysrał kość, kurwa, no. I tu spierdoliłem. Ale odebrałem piłę. Alexis, pięknie! Na 2-1. Alexis Sanchez, 1,70 m w cylindrze. I strzela gola główką. Pięknie Eden tutaj. No. Trochę szczęścia, bo się odbiło od obrońcy. Nie wiem, od Vertonghena? Nie, od Glicka! Kupili sobie Kamila. Ha, super. Nie lubię rodakom
wbijać gwoździa do trumny, ale trzeba być cały czas spokojnym i czujnym, bo Tottenham, też jak nam to ostatnio Liga Mistrzów pokazała, umie odrabiać straty. Aj, ale nie tu! Kurwa, no muszę zmienić pada, no. Zainwestować w porządnego, bo kupiłem dwa po 80 zł i obydwa się okazały dosyć słabe. No i trochę ten Marcos to jest drewno, on nic się nie rozwija, kurde. Chciałbym pozyskać na jego pozycję Paula Pogbę, ale mi jak sprzedam, sprzedałbym chętnie Alonso i Drinkwatera i kupiłbym Pogbę, to wtedy miałbym środek marzeń. Razem z N'Golo i z Kevinem. No i młodych zawodników do tego wpuszczać. Czasem na jakieś właśnie mecze, jak to miało miejsce z meczem poprzednim. Ach, mnie wyczuł, skurwilsyn. Pięknie. No i pierwsza połowa za nami. Prowadzimy, ale nie jest to bezpieczne prowadzenie. Dobrze sobie radzimy. Harry Kane i Eriksen, dwie gwiazdy. Kupili sobie Kamila Glika jeszcze do tego. Skurczybyki. Zobaczmy. Statystyki. No, 100% strzały, dokładność celna. Oni teoretycznie też, tylko jeden strzał. No widzicie, jeden strzał i bramka. Przejęcia, dokładność podań na korzyść Tottenhamu. Kogo mamy tutaj mocno zmienionego? Tfu, mocno zmęczonego. Kiliana wrzucimy na pozycję Marcosa Alonso. Nie wiem dlaczego, ale Kilian mi się najlepiej na tej pozycji sprawdza. Jeszcze mogę ewentualnie 4-3-3 grać i Davida Luiza wrzucać jako defensywnego pomocnika. Bardzo ładnie Edzio. Edzio to rozgrywa naprawdę mecz. I uderzenie, ajajaj, zablokowane. O, już ktoś tam do zmiany, no i właśnie. Azpilicueta za Davide, za pakostkę. Aj, czemu nie uderzyłeś tego z głowy, stary, no? Jest i Cezar już, pierwszy kontakt z piłką. Kurde, przeciął to podanie. Eden walczy jak lew walczy. Ja zamiast wybić to się bawię. Teraz się Courtois refleksem popisał. I oczywiście znienawidzony przeze mnie Christian Eriksen uderzał. Okidoki.
krótkie rozwiązanie. Było groźnie, poczekajmy. Dobra. Aleksandro. Bardzo cenię tego zawodnika sobie. Zapomniałem sobie o Alabie, bo bym kupił sobie Alabę. Ale Aleksandro myślę, że też jest bardzo dobrym wyborem. Nie tylko przez to, że gra świetnie ofensywnie, ale także i w defensywie bardzo dobrze sobie radzi. To mnie denerwuje, że mi tak łatwo piłkę odbierają. No i jest Alexis. Lekka wrzuta, ajajaj. Znowuż Kilian. I teraz N'Golo Kanté. To jest najmniejszy zawodnik na boisku, a strzela głową gola. Coś wspaniałego. Oj, tam Gabriel Jesus, widzę, doznał urazu. Ale pięknie, pięknie. To jest paradoks. No i to jestem ja. Kurwa, nie pamiętam, żebym go tak tworzył, ale okej. No i Gabriel Jesus, niestety, niestety, kontuzja. Kurwa mać. To jest bardzo, bardzo zły omen. Mbappé trzeba przestawić do przodu. I Kevina. Szkoda, szkoda, szkoda. Ciekawe, na ile Kilian, tfu, Gabriel będzie kontuzjowany. Kevin już mocno daje o sobie znać w defensywie. Aleksandro. Bardzo niedokładne podanie. Oj, świetny przerzut do Sona. No i oczywiście moja zabawa w polu karnym. I świetna interwencja. Vertonghen za Sergi Roberto. Ale sobie przypominam, to on w Barcelonie chyba grał. Ale tak jak już mówię, to jest drugi sezon rozgrywany. Więc tutaj parę transferów może zaskakiwać. I świetnie, Kevin znowu defensywie pracuje. Dany, Drinkwater, N'Golo. Do Cezara. Cezar od razu przedłuża piłę do Alexisa. Alexis wrzuca piłę. Ale przyjmuje ją Aleksandro i znowu wrzuta. Łapie ją Hugo Lloris. Spróbujemy uderzenia z dystansu, ale kompletnie się nie powiodło to uderzenie z dystansu. Kurwa, nie? To jest koniec. Podanie bardzo dobre, ale przejęcie słabe.
wybicie na fanfary. Gramy na czas. David Silva zmienia Musa Dembele. Śmiesznie wygląda David Silva w tych zestrzyżonych włosach. A David Silva przecież gra w City. No ale tak jak już mówiłem. I Kevin wychodzi z kontrą. Czy wbijemy gwoździa im na koniec, na czwóreczkę? Oby. I jest Edzio! Ojej! Taka sytuacja, ale i tak wygraliśmy 3-1. I tym akcentem zakończymy dzisiejszego streamika efektownym i efektywnym zwycięstwem nad Tottenhamem. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Jak chcecie, zostawcie komentarze negatywne, pozytywne. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.